Cześć! Grudzień w większości z Was pewno kojarzy się ze świętami, ale u nas, dla moich dzieci, grudzień kojarzy się z jedną wielką imprezą urodzinową mojej najstarszej Lili. I w tym roku kończy 6 lat i wpadła na taki pomysł, że ponieważ jej ulubione zwierzę to żyrafa, więc zrobimy urodziny żyrafowe. I z tej okazji chciałam Wam pokazać, jak można taki temat ubrać właśnie, jak to można zorganizować. I w ogóle polecam Wam, uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł, atrakcja dodatkowa dla dzieciaków i właśnie takie tematyczne urodziny. I można w to też wkomponować najróżniejsze zabawy. Na przykład można poprosić, żeby wszystkie dzieci przebrały się za jakieś konkretne zwierzaki. Można pomalować im buźki albo żeby zrobiły na przykład z rolki papieru swoje ulubione zwierzęta. I więc jest sporo takich zabaw, które możemy idealnie wpleść właśnie w ten taki nasz wymyślony temat. Moje dzieci jakiś czas temu miały w przedszkolu piniatę i z tego co kojarzę, to ja tę piniatę zamawiałam właśnie w kształcie też żyrafy. Więc różne takie rzeczy się pięknie można skomponować w jeden taki temat. Nie przedłużając, bo ten odcinek będę i tak pewno po nocach montować na szybko, pokażę Wam, co tym razem mam, co zakupiłam właśnie na tę imprezę. Zacznę od dekoracji sali naszej imprezowej, naszego pomieszczenia. I tutaj, już Wam otwieram, na sam początek oczywiście dekoracja żyrafowa. O, może tak zrobimy. O, zobaczcie, taki wielki balon w kształcie żyrafy będzie takim głównym elementem, ale takich podobnych balonów z innymi zwierzętami też widziałam sporo i to będzie takie główna jakby rzecz, jeśli chodzi o balony takie dekoracyjne, ale zakupiłam też takie oto balony żółte i pomarańczowe, no bo wszystko, żeby było w tej samej tonacji. I to jest coś, co chciałam Wam koniecznie pokazać, ponieważ to są ekologiczne balony z jakiegoś naturalnego lateksu. Jeszcze to pierwszy raz w ogóle widzę w sprzedaży coś takiego. Fakt, one troszeczkę są droższe niż te zwyczajne balony, ale nie jakoś ekstremalnie drogie, bo chyba jedna sztuka coś koło 6 zł mnie kosztowała. Nie jest to tak źle, a powiem Wam, że z tego co widzę, one są całkiem takie grube. Mogą być naprawdę ciekawe. Ja Wam może na Facebooku dam relację, czy te balony się sprawdziły, czy one nie popękały nam podczas tej imprezy. To Wam na pewno napiszę. No i kolejna rzecz, to niestety moja wielka wpadka przez brak czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku Wam pokazywałam takie kule bibułowe i w tym roku też chciałam taką żółtą kulę kupić. No i zobaczcie, co kupiłam. No to jest jakaś tragedia, miała być taka duża kula! Tutaj Wam wyświetlę gdzieś tam filmik z zeszłego roku, gdzie były takie różowe, piękne i powiem Wam, że ja je zachowałam, więc one się przydadzą mi na pewno na kolejny jeszcze sezon jakichś urodzin takich bardziej w kolorach różowych, więc myślałam, że ta kula będzie też taka duża i nie zobaczyłam rozmiaru. Co dalej? Również ekologiczne słomki żyrafowe, zaraz będziemy je tutaj składać dla dzieciaków specjalnie takie. Lili była oczarowana tymi słomkami, one są papierowe na imprezę, takie rurki, zobaczcie, bardzo wydaje mi się do napojów bardzo fajnym dodatkiem. No i ostatnia rzecz, którą mam jeszcze dla Was do pokazania z takich dodatków, to są serwetki. Wiem, że można spokojnie kupić talerzyki, kubeczki, czyli całe takie jeszcze te wszystkie naczynia, ale ze względu na to, że my mamy akurat imprezę, gdzie jest bardzo dużo osób dorosłych i pewno będzie to w formie jakiegoś porządnego obiadu, więc takie talerzyki raczej przydadzą Wam się na taką, takie imprezy tylko z ciastkami dla dzieci. My zakupiliśmy tylko takie oto śmieszne serwetki, ale również widziałam w sprzedaży, jeśli Wasze dzieci lubią lwy, tygry,
tygrysy, zebry, to też widziałam i jest tego naprawdę dużo, więc jest w czym wybierać. Ale oczywiście urodzin nie może być bez tortu. I ja tym razem mam oczywiście dla Was też tort z żyrafą. Będzie trochę lepienia. Mam nadzieję, że te dekoracje mi powychodzą, ale ten filmik pewno będzie jakoś za tydzień, dwa tygodnie na kanale. No chyba, że oglądacie z opóźnieniem film i że już gdzieś tam tutaj Wam miga link do tego filmu. A jeszcze zapomniałam, na torcie oczywiście musi być jeszcze koniecznie świeczka. Ja tej świeczki nie kupiłam w kształcie żyrafy, ponieważ takie były tylko dla trochę młodszych dzieci. Dlatego też ta świeczka jest po prostu w takich kolorach pasujących do tortu. Ale spokojnie, dla dzieci są również takie właśnie dla młodszych dzieci świeczki z najróżniejszymi zwierzątkami. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie polecam takie tematyczne właśnie imprezy urodzinowe i zachęcam, bo naprawdę na te dodatki nie wydałam jakiegoś niesamowitego majątku, a dla dzieci wydaje mi się, że to jest wspaniała pamiątka na przyszłość właśnie, że dzieci mają różne te urodziny, że coś się dzieje, coś jest innego, coś jest oryginalnego. Buziaczki kochani i do zobaczenia w kolejnym odcinku.